Awe, witam was, tutaj Lukas w grze Europa Universalis 4, gdzie gram jako hiszpańskie imperium i próbujemy zdobyć World Conquesta. Muszę wam powiedzieć, że znalazłem kraj o wiele lepszy do podboju świata niż Hiszpania, a jest nim Oriat. Niezmiernie przekoksana azjatycka horda, z której zresztą nagrałem odcinek. Górny prawy róg powinien wam się wyświetlić, a jeżeli chcecie zobaczyć dokładnie jak to robię, to zapraszam na streama. Wtorek, czwartek i sobota, godzina 18:00 na Twitchu. Chociaż naszą przewagą w stosunku do hord jest to, że jesteśmy katolikami. Ale chwila Lukas, przecież można mieć hordę katolicką. No ale nie podniecajmy się tym za dużo, bierzmy się tutaj za nasze podboje Indii, bo wreszcie na to nadszedł czas. W sumie do tego momentu dość spokojnie grałem, koalicji za dużych nie mamy, nienawidzi nas tylko i wyłącznie sunnicki świat. W przypadku hordy byłby to już raczej cały świat, no ale w takim razie wiemy kogo musimy podbijać. Sunnitów. Kto tutaj z naszych trusów się kończy? Kogo będziemy atakowali? Za chwilę Bahmanis, Delhi oraz Mameluk. Te trzy kraje, no, musimy być gotowi na wojny z nimi. A nasze wojska są w Rzeczpospolitej. Wracajcie tutaj. Wracajcie mi żołnierze. Jej, koalicja znika. A jak nowy świat wygląda? No tutaj te kolonie za bardzo nie podbijają. Jest to rzeczywisty problem, z którym będę musiał się zmierzyć i lecieć tutaj jeszcze podbijać te regiony. No ale inką mamy, o dziwo mniejszy niż na hordzie w tym momencie czasu. Trudno. I w sumie tak, inflacja w dół jak najbardziej, bo mamy sporo punktów administracyjnych. Technologie, oh my god, jestem do tyłu. Gdzie moja innowacyjność? Ja się pytam. W sumie muszę zwiększyć moje force limity wojska, więc na wszystkich prowincjach state'owych będę właśnie kombinował, żeby zwiększyć moją liczbę armii. Wszędzie tu, gdzie mamy jedynkę, o, trzeba będzie postawić ten budynek. No i w siłą rzeczy tam, gdzie mam żółte pola, będę musiał zaraz wejść, kasować coś. Najprawdopodobniej będzie to budynek produkcyjny albo kościół. Serio? Mam kościoły? Czemu jeszcze tego nie spaliłem wszystkiego? Dajcie mi guzik na spalenie kościołów w danym regionie. Zresztą powiem wam szczerze, że tak często mnie pytacie, jakich mechanik mi brakuje i przydałby się taki po prostu malarz, tak jak tutaj to działa, że o, mogę kliknąć prawym i skasować budynek. No czemu mogę kliknąć tak? No w sumie tutaj nie kliknę, bo wszędzie wszystko się buduje, ale mogę tak kliknąć i budynek się stawia. A dlaczego nie mogę kliknąć prawym, żeby go skasować, tylko muszę wejść w tą waloną prowincję i go skasować? Idę o zakład, że nikt z devów Paradoksu nigdy nie zrobił WCK, bo po prostu jakby chociaż raz to zrobili, to ten guzik by się pojawił. Na pierwszy ogień leci Bahmanis i go ciśniemy. Bengal leci na White Peace'a. O nie, nie mam żadnych generałów. Co to ma być? XD, ja jeszcze w ogóle armii nie sprowadziłem tutaj, ona cały czas jeszcze leci. Jeszcze jedna rzecz sprostowania, bo pomyliłem się, zwrócono mi na to uwagę ostatnio na streamach, że jest mechanika Concentrate oraz Centralization i ja po prostu zamieniłem te nazwy miejscami. Ja stosuję cały czas mechanikę Concentrate, centralizacja wydaje mi się, że jest totalnie useless mechaniką, a o, jak mówię centralizacja, to przyjmijmy, że zawsze mam na myśli Concentrate. Czyli też w sobie centralizację, zbieranie w jednym miejscu i tak dalej, że to właśnie o tą mechanikę chodzi, bo ona jest mega, naprawdę jednak jest mega, dużo ułatwia podbijania świata, oszczędza masę gatheringu i raczej to trzeba co cooldown klikać, żeby rzeczywiście szło do waszej stolicy, zwłaszcza jeżeli siedzi wasza stolica na jakimś dobrym trade goodsie, tak jak w przypadku jest Hiszpanii. White Peace z Bengalem. Bum, 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 bum. Poczuj ten szum. Bengalska armia leci w pierdul. Ja pierniczę, ja chciałem Delhi atakować, a to jest mój wasal. Oh. To następny na liście jest Mamluk. I już właśnie z nim lecę wojnę. No, tylko on już jest większym wyzwaniem. Ma przewagę technologiczną nad nami. Dobra, już nie ma. Odczuwalna różnica. What the fuck? Co to za rewolta? Wolna Katalonia! Nie, to chyba nie ta rewolta. No, trudno, stłumimy te bunty. I cyk, koniec wojny z Bahmanisem. I tak biorę tutaj sporo fortec, dlatego taki ślaczek. I zabieram tutaj też development do naszej stolicy od razu. Serio, to jest naprawdę mocne. Ej, czekajcie, to jest moje czy to jest Vijayanagar? Fajny wasal by był w sumie. No nie, British Mexico, coś ty zrobiła.
No i od tego momentu właśnie cena gemsów na świecie spada. Dlaczego warto mieć sporo wasali albo unii personalnych? No bo robią robotę za was, a wy nic nie musicie podbijać. W międzyczasie atakuje również Gujarat, żeby tutaj na nas czekał. To jeszcze nie jest okres, w którym będę prowadził wiele wojen naraz, co najwyżej 3 wojny naraz będę prowadził. Ale to już jest wiele wojen naraz w sumie, nie? Od Pameluka bierzemy dużo piasku, ale da nam to dostęp do wielu nacji w tym momencie. Tutaj ten region raczej zostawimy sobie na jeszcze dalszy czas. Cyk, cyk, cyk. Korowanko. Tutaj coś czerwonego się ładuje. Court Encounter Disaster. Tak, dobrze myśleliście. W skrócie jest to jedyny disaster, który polecam zrobić sobie w międzyczasie, ewentualnie jeszcze rewolucję, jeżeli będziecie chcieli ją robić albo ją zwalczyć, ale ten disaster zwiększa waszego kapa maksymalnego absolutyzmu o maksymalnie 20 punktów. Na Wikipedii możecie sobie sprawdzić, że jeżeli będziecie mieli na koniec eventu mniej niż 30 punktów skumulowanego absolutyzmu, to dostaniecie karę do absolutyzmu minus 10, a jeżeli go będziecie mieli więcej niż 65, dostaniecie bonus 20 punktów. W skrócie jest to bardzo opłacalny disaster do zrobienia, co prawda zmniejszy wasz income cały o gdzieś 1/4 na 10 lat, ale jest to do przeżycia. Co ten Bengal? Ma sojusz z Mingiem? What the fuck? No, w sumie możemy zdobyć te włości dla Francji. Wszystko mi jedno, kto to zdobędzie. Osman w koalicji, ale się boję. Jest taki potężny przecież. W sumie muszę te kraje stąd pozjadać w końcu. Kiedy lecicie na overextensji, to takie eventy, które dają wam tylko i wyłącznie minusy, czyli tutaj przykładowo wzrost unrestu, po prostu sobie odkładajcie gdzieś na bok, niech to sobie wpada samo z czasem. Po co macie sobie przyspieszać negatywne eventy? Poza tym też jest jakiś czas zadziałania się kolejnego negatywnego eventu w momencie, kiedy macie overextensję. Kolejne rozwinięcie, które będzie nam mega potrzebne, to są dwa kolejne. Administrative Efficiency albo Absolute Government. I w sumie tutaj wezmę to, a następne będzie administracyjne. No i disaster się załadował. I am the state. Albo, no jakby to powiedzieć, spróbujemy załagodzić troszeczkę ten konflikt. Minusowa stabilność. W cholerę buntowników. Troszeczkę kar zrobionych dzięki temu eventowi. Bunty, bunty, bunty wszędzie. Co to będzie? No podbój będzie, proste. A co do eventu, teraz mamy 10 lat, no niestety z tymi minusami, które widzieliście, i musimy to przetrwać. Swoją drogą, na EDB trwa obecnie spora wyprzedaż. Każdy znajdzie coś dla siebie z kodem Lukas 3% zniżki, linki w opisie. I w sumie jak ten bunt się odpalił, to możecie spokojnie podnosić stabilność w górę. Im więcej, tym lepiej. Na co Ming wydaje swoje pieniądze? On ma tutaj wciąż forty dwójkowe. Pieniążki! Oraz War Reparation od Mingu. What the fuck? Zobaczcie, mają claimy, ale skorować nie mogą. No co za... Francja. I siup, jeszcze więcej prowincji? A, tylko to nie jest moje. To może jednak weźmy tutaj, żeby mieć przejście w sumie i nie latać naokoło. Cyk. 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 Gold Rush! Takie eventy to ja lubię. No i znikliśmy te wszystkie badziewia z tego regionu. A nie, jeszcze Persja została. O, ty jedna. Serio? Potem to dokończę. Serio, mnie zaraz szlak trafi. Ja cały czas chodzę, kasuję te głupie kościoły z tego regionu, bo już nie wiem, gdzie one są, a muszę po prostu stawiać wszędzie te gathering house'y. Czemu mi pokazuje tutaj kościół? Nie, czy ja nie kościół? Patrzę, a, że nie mogę go tu postawić, nieważne. Szału dostaję, a jeszcze jest tak ciepło, masakra. No w sumie tu będziemy budowali manufakturę, to nawet to skasuję już od razu, żebym o tym nie musiał pamiętać za chwil parę. Jeżeli miano by mnie zapytać, Lukas, czego nienawidzisz w WC-kach? Kasowania budynków! I cyk, bierzemy Administrative Efficiency. Od kiedy mogę brać Royal Mariage z krajem, który ma mnie na rywalu? By the way! jak mi to wpadnie, to będzie wesoło, bo w tym momencie Walezych dynastia wchodzi na tron. Aż muszę wam to pokazać, zobaczcie. 3 golda za postawienie katedry.
I koniec Court Encounter Disastera, 20 absolutyzmu zdobywamy. Zobaczcie, 85, 105 maksymalnego, bo mieliśmy 65 tutaj nabitego. No i w sumie teraz trzeba byłoby zrobić znowu exploita, albo w jakiś inny sposób nabić absolutyzm do maksa. I w zasadzie jeszcze jeden poziom technologii administracyjnej wbić, 23, odpalić złotą erę i podbijać na maksa. Chociaż tego do 23 to jeszcze długa droga. I od razu 150 golda więcej zarabiamy. Oh my god, wreszcie. Kiedyś ma dość lojalne te unie, to w zasadzie możemy też co jakiś czas brać Syphon Income, co daje nam jeszcze więcej pieniędzy co jakiś czas. No spłaćmy tutaj tą naszą danię i ją znowu zadłużmy. Oh my god, powoli idzie to budowanie TC w Indiach. Wreszcie idee ofensywne zakończone i możemy odpalić politykę, dzięki której będziemy mieli znacznie stabilniejszy kraj. W sumie brakuje mi cały czas punktów administracyjnych. Zatrudniłem młodego doradcę National Unrest minus 2, bo na tym będzie mi najbardziej zależało w tym momencie. No i chcę go mieć jednak na 5 poziomie, no to się troszeczkę zadłużę, to sobie spłacę w międzyczasie za jakiś czas. No ale warto, żeby mieć jak najwięcej punktów tych administracyjnych, żeby to wszystko korować jak najszybciej. W międzyczasie, jak zjadamy Indię, to zaatakujmy Mameluka i go zjedzmy. Chociaż widzę, że sojusznika raczej nie zjem osobno, więc trudno. Będę musiał znowu te kraje wyjąć w pierwszej kolejności z wojny. To tutaj był jeszcze? To wszystko, co jest na południu. Trudno. No umrzyj no! Naprawdę mocno mnie zastanawia, dlaczego cały development, który robię, trafia do tej prowincji, który palę, bo tu już mamy setkę, zobaczcie. A dlaczego nie do stolicy? Tutaj mi nawet o punkt nie weszło od początku tego odcinka. Tutaj już ponad setka. O, było 90 mi weszło, było 10 tu na początku pewnie, czy coś w ten deseń. To jest kłopotliwe w tym momencie, bo to mi bardzo gathering zabija. Przynajmniej tutaj prestiż zaczął wreszcie spadać. I cyk, Hormuz znika. I dobrze go będzie tutaj wypuścić w sumie na wasala. I teraz też tak możemy robić od tego momentu, że będziemy zjadali tych naszych wasali co 10 lat oraz ich wypuszczali. Czekajcie, tu się to robi i lecimy na sam dół, zazwyczaj tak to jest. I szukamy Hormuzu. Ej, gdzie jest Hormuz? Halo! O, tu jest wypuszczony. I w sumie to zjem multan chyba. Po tyle to ja taksy palić mogę. A tutaj za ile spalę? A, tu już spaliłem. Nawet dość szybko leci ten podbój Indii. W sumie to został Jampur z większych krajów oraz Bengal. Myślę, że możemy zacząć kierować się w kierunku. Można się nie kierować w kierunku? Nie no, kierujmy się w kierunku. Mingu. A, tylko z kim ja mam wojny? Uzbek, ble, ble, ble. Nieważne. Mam wrażenie, że tutaj co jakiś czas jakby się zmieniało przesyłanie samo, bo przed chwilą się skapnąłem, że mimo już kilka razy ustawiałem na Aleppo, żeby przesyłało do Aleksandrii i z Aleksandrii, żebym przesyłał do Sewilli, znaczy, przepraszam, do Genui, to cały czas mi się zmieniało na Konstantynopol z Aleppo, przez co bardzo dużo dukatów mi tutaj uciekało. No dziwne to jest. O... Moskwa nie ma żadnego następcy. Spróbujmy też i tutaj dostać ją. No to granica z Mingiem osiągnięta. No to pozbędę się później. Zresztą też będę mógł dzięki temu resetować trusa z Mingiem. O Boże, ci się jeszcze buntują. Fuck them all. Nie ukrywam, jakby te dwie unie nam wpadły, to dość ładnie byśmy wyglądali. W sumie zostałoby tylko przejąć Niemcy z Europy. Nie mogę grać krajami, które mają Unię, no po prostu nie mogę. Moskwę, no można powiedzieć, że właśnie dostałem Claim Throne i lecimy od razu z wojną, bo co ja się będę tutaj przejmował tym? Po prostu to weźmy dla siebie. Tym bardziej, że nasze wojska i tak są w Indiach, więc dość szybko dotrą do stolicy Moskali. No jak widzicie, Indie już praktycznie skończone. Jampur został, Bengal zjemy podczas tej wojny, tylko muszę jeszcze rok poczekać. Bo uczestnikiem jest to coś tutaj. No albo moja flota, która się tutaj buduje, zostanie zrobiona i wyjmiemy tamten kraj i zjemy Bengal. I jak tylko wbijemy 23 poziom technologii, wbijamy się w Ming. I jeszcze zastanówmy się wcześniej, jaką kolejną ideę byśmy potrzebowali. Moim zdaniem jedyną, którą będę potrzebował już do końca gry, jest
idea ilościowa, chociaż nie ukrywam, innowacyjna jest też całkiem okej. Na pewno dzięki niej szybciej byśmy nabili innowatywność do końca gry, chociaż to jest dość późny już etap, mamy 56%, 5% mniej all power cost zrobiony, zawsze na propsie to jest, więc to mogło być całkiem okej. Advisory mogą być tańsza technologia, ale tutaj najlepiej mi się podoba polityka Leader Siege Ability i Siege Ability, bo to się bardzo przydaje. Ale nie ukrywam, że jednak ilościowe to jest to większy manpower, więcej wojska. Nie będę już tak musiał biegać za chwilę, bo sobie zrobimy armię na każdy kontynent. I force limit 50% więcej. Dobra, mam zagwozdkę. Dostałem właśnie na Polskę po narodzeniu tego kogoś. Cassius Belli Restoration of Union. Ja myślałem, że już nie będę mógł mieć Unii. I że o kurde, wtopiłem tak długo, 60 lat miała laska, tam ile ma to teraz? 71 i jest dziedzic. A to nagle coś takiego mi się zrobiło. O co chodzi? Ktoś mi to powie? No nie powiem, no tak dokończę tą wojnę i lecimy na wojnę z Commonwealthem. Ale to myślę, że w kolejnym odcinku. Czy ktoś się z tym spotkał już?